partnerem kanału jest firma TME, globalny dystrybutor komponentów elektronicznych. Dzień dobry. Kontynuując tematykę odbiorników radiowych na niezwykłe czasy, naturalnym jest teraz skierować się ku falom niedostępnym dla typowych radyjek ze sklepowych półek. Zaglądniemy sobie do tego ślicznego Grundiga, a przy okazji spróbujemy podsłuchać, co piszczy w eterze. Zapewne większość już się domyśliła, iż będzie to odcinek poświęcony krótkofalarstwu. Nie do końca jednak, bo temat nie dałby się zamknąć w 20 minutach. Naturalnym będzie zatem najpierw przyjrzenie się zagadnieniu z boku, że tak powiem pasywnie. Ma to nawet swoją nazwę – nasłuchiwanie. I od tego rozpoczyna się przygodę z krótkofalarstwem. Dziś staniemy się nasłuchiwaczami. Nie potrzeba do tego żadnych zezwoleń, licencji, nic z wyjątkiem odrobiny wiedzy, czego w ogóle można słuchać. No i narzędzia, czyli odbiornika, który to umożliwia. Tutaj niestety mam smutną wiadomość. Zwyczajne radia nie dadzą rady. Do nasłuchiwań potrzebne jest radio, które umożliwia odbiór emisji jednowstęgowych. O co w tym chodzi? Przypomnijmy sobie zasadę działania radia, o której mówiłem w odcinku 29. Widmo fal elektromagnetycznych podzielono na kawałki, kanały i przydzielono je różnym stacjom. Na przykład Polska 1 otrzymała kanał o częstotliwości środkowej równej 225 kHz. Na tej częstotliwości nadajnik emituje sygnał zmodulowany dźwiękami słyszanymi przez człowieka. Ponieważ chętnych do nadawania było więcej niż miejsca, ograniczono pasmo modulujące do 4,5 kHz, dzięki czemu kanał ma w sumie 9 kHz, a nie 40, jeśli chcielibyśmy mieć pełne pasmo akustyczne z wysokimi tonami. Dlatego radio na falach długich gra tak sobie, tak jak właśnie w tej chwili mnie słychać, bez głosek szumiąco szeleszczących. I wszystko tu działa jak należy, a do tego do odbioru wystarczy nawet najprostszy odbiornik detektorowy, złożony wyłącznie z kondensatora, cewki, diody i słuchawki. Lecz z punktu widzenia ekonomii takie nadawanie jest nieefektywne. Po pierwsze, sygnał znajduje się tutaj. Fala nośna nie niesie informacji. Gdyby ją wyeliminować, zaoszczędziłoby się na energii, co może w przypadku radia komercyjnego nie ma aż takiego znaczenia, ale już w przypadku radiostacji zasilanych bateriami ma i to spore. Po drugie, ta symetria jest zbędna. Zmodulowany sygnał zajmuje dwukrotnie więcej pasma niż oryginał, ale informacja w obu połówkach jest identyczna. Może dałoby się jakoś usunąć którąś z połówek? I tak narodziła się emisja SSB, czyli modulacja jednowstęgowa. Okazuje się, że można pozbyć się i fali nośnej, eliminując znacznie pobór energii, oraz jednej z połówek, uwalniając jeszcze do tego połowę pasma na drugi, niezależny kanał. W tym oszczędzaniu energii nie chodzi tylko o baterie. Wszak wiele radiostacji pracuje przy zasilaniu sieciowym. Rzecz jest w czymś innym. Istnieją konkretne przepisy ograniczające moc amatorskich radiostacji, czasem do bardzo małych wartości. Jeśli dostępna moc zostałaby wtłoczona w falę nośną, zasięg byłby dużo niższy. Dzięki eliminacji tejże, cała energia jest użyta wyłącznie na emisję jednej tylko wstęgi, bo tak nazywa się ta część widma i w rezultacie otrzymujemy zasięg, jakbyśmy używali zwyczajnej modulacji o mocy wielokrotnie większej. A wady? Owszem, istnieją, choć obecnie są one dużo mniej uciążliwe. Zarówno nadajnik, jak i odbiornik muszą być bardziej skomplikowane, a samo wstrojenie się w stację do czasów powstania odbiorników sterowanych cyfrowo bywało dość uciążliwe i wiązało się z charakterystycznym efektem. Ten głosik zmieniający się z krasnoludka w smoka
powinien być kojarzony przez starszych widzów z czasami, gdy korespondenci w mediach, znajdujący się w miejscach pozbawionych sieci telefonicznej, używali radiostacji, a nie jak dziś telefonów komórkowych. Efekt jest bardzo charakterystyczny i związany właśnie z odbiorem modulacji jednowstęgowych. Otóż odbiór w uproszczeniu polega na odtworzeniu brakującej wstęgi, a tę można powołać do życia za pomocą generatora częstotliwości zbliżonej do wytłumionej tutaj nośnej, czy jej odpowiednika w przypadku odbiorników z przemianą częstotliwości. Generator taki nazywa się BFO. Problem w tym, że nawet niewielkie odchylenie tej częstotliwości powoduje takie charakterystyczne przesunięcie widma, dające efekty wspomnianego krasnala. Oto odbiornik radiowy, który umożliwia odbiór takich emisji. Pochodzi z legendarnej serii Yachtboy, odbiorników globalnych wysokiej klasy, z czego część dysponowała możliwością odbioru emisji SSB. 80 do takich należy, jednakże jej parametry w tym zakresie są skromne. Dlatego przy opisie pracy będę posiłkował się innym, już współczesnym odbiornikiem Texan PL660 o parametrach znacząco wyższych. Yachtboy jest śliczny i sprzedawany był w skórzanym etui. Nafaszerowany przyciskami wydaje się być skomplikowany, lecz w przeciwieństwie do modelu chińskiego jest intuicyjny. Oczywiście przede wszystkim odbiera zwyczajne stacje radiowe z całego zakresu fal krótkich do 30 MHz i jak na tak mały odbiornik brzmi świetnie. Texan także ma dobre brzmienie, lecz jest mniej wygodny w obsłudze i praktycznie po ciemku nie da się z nim pracować. Dysponuje za to większymi możliwościami w zakresie odbioru emisji jednowstęgowych. Przejdźmy do rzeczy. Na czym polega taki odbiór? Przede wszystkim trzeba postarać się o antenę. Bez dobrej anteny nie ma zabawy w nasłuchy. Antena teleskopowa właściwie się nie liczy. Co to jest dobra antena? Cóż, najlepsza będzie taka, która jest dopasowana pod względem długości do odbieranej fali. Ale nie tu miejsce na takie obliczenia, bo i odbiornik jest prosty i warunki zwykle na to nie pozwalają. Zatem po prostu potrzeba jakoś rozwiesić możliwie nad poziomem budynku i wszelkich kabli zakłócających kilkanaście metrów przewodu. Z Texanem dostaniemy taki w zestawie, ale możemy sobie zmajsterować podobny, choćby tak. Drugi warunek jest trudniejszy do spełnienia. Wszystkie przykłady zostały nagrane w centrum Krakowa, przy 10-metrowej antenie rozciągniętej na dachu kamienicy. Niestety w centrach miast o zadowalającym odbiorze nie ma mowy i będzie to słychać w przykładach. No ale jak się nie ma, co się lubi. Na prawdziwe polowania polecam wyprawy w góry, zorganizowanie na którymś ze szczytów noclegu i wyciągnięcie anteny na pobliskie drzewo. Gwarantuję zliczenie setek czystych nasłuchów. Gdy już uda się nam rozwiesić antenę, należy wybrać któreś z pasm rokujących znalezienie krótkofalowców. O konkretach powiem na końcu filmu. Na początek polecam wklepać częstotliwość 7200 kHz. Następnie przełącznikiem SSB aktywujemy tryb pracy jednowstęgowej. Szum powinien się wyraźnie zmniejszyć. Teraz trzeba powolutku stroić odbiornik w dół, z jak najmniejszym skokiem. W Grundigu skok ten można zmienić wciskając to pokrętło. W pewnym momencie usłyszymy charakterystyczne odgłosy. Teraz należy użyć potencjometru, którego w zwykłym radiu nie znajdziemy. Najczęściej nazywa się on Fine Tuning SSB albo BFO i ma wyczuwalną pozycję środkową, od której powinno się zacząć regulację. Kręcąc powoli w lewo lub w prawo, należy uzyskać głos brzmiący naturalnie i czytelnie. Możemy sobie jeszcze obniżyć poziom szumów wysokotonowych prostym filtrem częstotliwości. Natomiast gdyby złapany sygnał był wystarczająco silny, można obniżyć czułość odbiornika, ograniczając jego szumy. I to właściwie wszystko, co można zrobić tutaj. Ale nie wszystko, co bywa dostępne. Texan może więcej.
Po pierwsze, czułość można ustawić już na trzech pozycjach. Druga rzecz istotna, można zawęzić tor pośredniej częstotliwości, tracąc wysokie tony, ale uzyskując mniejszenie szumów. Działa to dużo lepiej niż proste ich wycięcie filtrem akustycznym, bo obejmuje także bloki częstotliwości pośredniej, które same także generują szumy. W rozbudowanych odbiornikach filtry można ustawiać także do odbioru telegrafii. Są wtedy bardzo silne, ale redukują zakłócenia w sposób znaczny. Najważniejsza jest trzecia opcja. Wróćmy do naszego widma. Jak wspomniałem, wyciszamy jedno ze wstęg, ale nie było mowy o tym, którą konkretnie. To nie jest obojętne i jeśli usunęło się dolną, dolną należy odzyskać, inaczej nic nie usłyszymy. Przyjęło się, że do częstotliwości 10 MHz przesyła się dolną wstęgę, a powyżej górną. Przełącznik wstęg znajduje się tutaj. A co w wypadku Grundiga? Tu nie ma przełącznika, ponieważ odbiornik pracuje w trybie odbioru obu wstęg jednocześnie. Można i tak, lecz w praktyce szum będzie wyższy i mogą pojawiać się zakłócenia. Na koniec powtórzmy sobie raz jeszcze proces odbioru. Wybieramy dobrze rokującą stację, dostrajamy się do niej i mamy jaki taki odbiór. Jeśli wybierzemy złą wstęgę, otrzymamy tylko szum. A w przypadku wyłączenia trybu SSD? Ogromną jego ilość z dziwnymi zakłóceniami. I tak właśnie stację krótkofalowców będzie odbierać zwyczajny odbiornik radiowy. Czas przyjrzeć się Grundigowi. Obudowa jest chroniona skórzanym etui, co dobrze wpływa na jej trwałość, bo jest to jednak łatwo rysujące się tworzywo. Niestety design przerósł nieco ergonomię i dopóki etui tkwi, połączone z radiem, nie za bardzo wiadomo jak tego używać. Z tyłu niespodzianka, ściąga w zakresie stref czasowych i częstotliwości zakresów radiowych. Brakło niestety choćby podstawowych zakresów krótkofalarskich. Radyjko jest typową konstrukcją superheterodyny z syntezą częstotliwości i podwójną przemianą. Cóż ten szyfr oznacza? Superheterodyna znaczy, że częstotliwości odbierane są zamieniane do jednej, niezmiennej, która dopiero brana jest na warsztat wzmacniania, separowania i różnych regulacji. Synteza częstotliwości oznacza, iż tutaj nastawy nie będą czynione gałką na oko, lecz generatorem kwarcowym, który jest stabilny, dokładny, a jego dane będą wyświetlane na wyświetlaczu. Podwójna przemiana to nowość. Superheterodyna, jak mówiłem, tworzy stałą częstotliwość, tak zwaną pośrednią. Ma to swoje zalety, ale nie eliminuje wszystkich wad, jak wpływ sąsiednich stacji i tak zwanych sygnałów lustrzanych. W rezultacie klasyczne odbiorniki przy odsłuchiwaniu fal krótkich generują różnego rodzaju gwizdy i skrzeki. Zastosowanie jeszcze jednej przemiany eliminuje te zakłócenia, pozostawiając w zasadzie już tylko mniej uciążliwe szumy. Analizę schematu podarujemy sobie. Urządzenie jest skomplikowane i zawiera 6 układów scalonych, w tym jeden specjalizowany mikroprocesor odpowiedzialny za syntezę, wyświetlacz, pamięć i interfejs użytkownika. Konstrukcja jest bardzo czysta i prezentuje typ hybrydowy, typowy dla ostatnich dekad XX wieku. Elementy pasywne i tranzystory są wykonane w technice SMD. Kondensatory elektrolityczne, liczne cewki i układy scalone to typ klasyczny, przewlekany. Jeśli można na coś lekko marudzić, to na przewody krosujące, które są troszkę za długie i niepotrzebnie się plączą. Zakresy długo- i średniofalowe współpracują z klasyczną anteną ferytową z całą konsekwencją tegoż, czyli kierunkowością. Zatem na tych pasmach należy radiem obracać, szukając najlepszego odbioru. Moduł wyświetlacza z klawiaturą stanowi osobna płytka, a sama klawiatura składa się z gumek przewodzących dociskanych wypraskami o zróżnicowanym kształcie. Radio zasilane jest 4 paluszkami i są one niezbędne do podtrzymania pamięci stacji. Niestety pobór energii istnieje nawet gdy radio jest wyłączone, więc po kilku miesiącach baterie się wyładowują. To niestety wada takich odbiorników i dotyczy to także Texana.
Stąd moja przeróbka tego odbiornika umożliwiająca pracę z jednym ogniwem litowym przy zachowaniu kompatybilności z 4 bateryjkami. Z Grundigiem tak się nie da, bowiem potrzebuje on do pracy wyższego napięcia niż to, które dostarczają pojedyncze akumulatory litowe. Na koniec zapoznamy się z kilkoma skrótami i poznamy mapę zakresów, dzięki czemu nie będziemy już błądzić, szukając krótkofalowców. SSB to już znany nam termin, oznaczający emisje jednowstęgowe, w domyśle emisje słowne, czyli zrozumiałe dla każdego. Oczywiście o ile rozumie się język, którym posługują się znalezieni krótkofalowcy. Wspomniane już wstęgi także mają swoje nazwy. Dolna to LSB, górna USB, choć oczywiście to nie ma nic wspólnego z komputerami. Ale krótkofalowcy używają także alfabetu Morsa. Po co tak życie komplikować? Otóż o ile głos wymaga pasma prawie 3 kHz, takiemu pikaniu wystarczy 200 Hz szerokości pasma. Zatem można tego upchać znacznie więcej, a co jeszcze ważniejsze, gdy głos staje się już zupełnie nieczytelny, nawet w najgorszym szumie da się łatwo wsłuchać w charakterystyczne piski kresek i kropek. Taka emisja ma swój skrót – CW i to te emisje potrafią dotrzeć do drugiego końca kuli ziemskiej. RTTY to ogólna nazwa transmisji pochodnej kodowaniu Morsa, czyli tak jakby trochę modemowej. Standardów jest wiele, bo powstawały w różnych czasach i łączą zalety zasięgu i odporności na zakłócenia oraz większej szybkości przesyłania danych. Tu jednak do nadawania i odbioru potrzebne są dodatkowe urządzenia, obecnie najczęściej komputer. SSTV natomiast to rozwinięcie powyższej do konkretnego przesyłania obrazów. W nazwie mamy telewizję, lecz to wybitnie statyczne obrazy ruchome, bo przesyłanie jednej klatki może trwać minuty. Różnych innych tworów goszczących na falach jest dużo więcej, o niektórych jeszcze wspomnę przy okazji. Jedźmy zatem w podróż, zaczynamy na stacji dwukilometrowej. Pasmo 2200 metrów. Dla naszego radia jest niedostępne, lecz Texan sięga tam bez problemu. Choć ze względu na pracę wyłącznie telegraficzną, pożytek z tego będzie niewielki. Zakres znajduje się poniżej fal długich i jest o tyle ciekawy, że przy ograniczeniu maksymalnej mocy do 1 W może sięgać wielu tysięcy kilometrów. Nic jednak za darmo. Tak duże zasięgi są możliwe jedynie przy bardzo wolnej komunikacji, w której czas nadawania jednej litery mierzy się nawet minutami. Od częstotliwości 153 kHz zaczynają się radiowe fale długie. Po drodze możemy znaleźć polską stację jedynkę nadającą na częstotliwości 225 kHz. Pasmo 630 metrów. To znowu zakres dostępny tylko dla drugiego odbiornika, ale także mało użyteczny ze względu na rodzaje emisji. Tutaj pojawia się ciekawostka, tak zwane radiolatarnie, które nadają ustalone sygnały o zmiennej mocy. Służą one określaniu warunków propagacji fal radiowych w danym miejscu świata. Radiolatarnie te będą się wielokrotnie pojawiać na różnych częstotliwościach. I znowu, częstotliwości od 520 do 1710 kHz to zakres radiowych fal średnich. O tych zakresach mówiłem już w kilku odcinkach. Pasmo 160 metrów. Ostatnie z pasm mniej znanych, zaliczonych do fal średnich, dostępnych już dla naszego bohatera. Pasmo to na dalszych odległościach pracuje tylko nocą i raczej zimą. Widzimy tutaj pierwsze okienko dla krótkofalarskiej telewizji, czyli SSTV. Okna w okolicach 120 oraz 90 metrów to pasma radiowe najdłuższych fal krótkich, używanych obecnie sporadycznie, głównie w krajach tropikalnych. Natomiast na 80 metrach znajduje się jedno z najważniejszych okien krótkofalowców. Pasmo 80 metrów. W tym paśmie można usłyszeć najwięcej.
Jego początek to liczne transmisje telegraficzne. Najciekawiej jest w drugiej części, w której nadają krótkofalowcy z całego świata. Część pasm została udostępniona dla emisji RTTY. Pojawiło się tu jeszcze pojęcie zawodów. To częstotliwości preferowane dla różnego rodzaju dyscyplin sportowych, w których biorą udział krótkofalowcy. A zabawa polega zwykle na nawiązaniu jak największej ilości czytelnych połączeń w określonych warunkach mocy, częstotliwości i czasu. Podsumowując, pasmo to najlepiej nadaje się na pierwsze próby nasłuchowe. W ciągu dnia zasięg nie przekracza 400 km, nocą kilka tysięcy. I znowu, zanim trafimy w kolejne krótkofalarskie okno, spotkamy aż 4 okna radiowe. 75, 60, 49 i 41 metrów. Dwa pierwsze używane są w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Pasma 49 i 41 metrów to najbardziej popularne pasma światowe. Od niedawna w Polsce na potrzeby krótkofalowców udostępniono pasmo 60 metrów, ale ze względu na wciąż jego małą popularność tylko o nim wspominam. Pasmo 40 metrów. Drugie z popularnych pasm o zasięgu państwowym w dzień, a światowym nocą. Niższe niż w paśmie 80 metrów zakłócenia pozwalają na czystszy odbiór połączeń. Tych oczywiście należy oczekiwać na wyższych częstotliwościach. To pasmo polecam zamiennie z poprzednim do czynienia pierwszych nasłuchów. Po drodze spotkamy teraz radiowe pasmo 31 metrów, które jako jedyne można odbierać całodobowo. Zwykle było ono ostatnim dostępnym w popularnych odbiornikach radiowych. Pasmo 30 metrów. Pasmo to nie będzie dla nas zbyt atrakcyjne ze względu na brak emisji SSB. Warto tylko wspomnieć o tym, iż jest najbardziej niezależne od warunków pogodowych, aktywności słonecznej i w razie kryzysów może stać się pasmem uzupełniającym współpracę służb. Po drodze spotkamy teraz mniej popularne zakresy radiowe 25 i w praktyce nieużytkowany 22 metry. Przed nami ostatnie popularne okno krótkofalowców. Pasmo 20 metrów. Tutaj dla odmiany możemy próbować nasłuchiwać w ciągu dnia, a pasmo jest na tyle szerokie, że zawsze uda się coś znaleźć. Krótsza niż dotąd długość fali także sprzyja lepszemu odbiorowi na improwizowanych antenach z kawałka drutu. I to będzie zarazem ostatnie pasmo z możliwością łatwego łapania krótkofalowców. Acz to jeszcze nie wszystko. W drodze do kolejnego pasma znajdziemy radiowy zakres 19 metrów. Pasmo 17 metrów. Pasmo to wraz z 30 i 12 metrami zostało przyznane krótkofalowcom w latach 80., a niedawno uporządkowano je na nowo. Nie ma tu wiele miejsca i próby nasłuchów nie będą satysfakcjonujące. Po drodze do kolejnego pasma odwiedzimy radiowe fale 16 metrów, na których po raz ostatni da się znaleźć jakieś rozgłośnie. Pasmo 15 metrów. To pasmo jest dość kapryśne i uzależnione od aktywności słonecznej. Mimo sporej szerokości, nasłuchy wykonywane na naszym prostym sprzęcie będą miały mniejsze powodzenie złapania czegoś ciekawego niż na niższych częstotliwościach. Po drodze do kolejnego pasma znajdziemy zakres fal radiowych o długości 13 metrów, z reguły ostatni w bardziej rozbudowanych odbiornikach i w zasadzie głuchy. Pasmo 12 metrów. Trzecie z tak zwanych nowszych pasm, niezbyt szerokie i z małą szansą złapania ciekawych rozmów. Dla porządku jednak przedstawiam podobnie jak dla pozostałych zestawienie. Teraz spotkamy martwe pasmo radiowe 11 metrów, które nie zdążyło ugościć już żadnej rozgłośni oraz coś z innej bajki, pasma CB, czyli popularnych radiostacji używanych przez kierowców. To historia na osobny odcinek. Wypada tylko wspomnieć o tym, że pasm tych jest aż 6. W Polsce obowiązuje czwarte oznaczone literą D i nasze radio umożliwia odbiór tych fal, o ile tylko będzie pracować z modulacją częstotliwości. O tym za jakiś czas powstanie osobny odcinek. W końcu czas spotkać się z ostatnim pasmem, najbardziej rozbudowanym. Pasmo 10 metrów. Raczej nie usłyszymy tutaj nic poza odgłosami z piekła rodem.
Ze względu na ogromną szerokość pasma, wynoszącą aż 1700 kHz, umiejscowiły się tutaj najróżniejsze twory z kanałami przeznaczonymi do łączności z satelitami włącznie. Zagościła tutaj także emisja FM, niedostępna dla naszego odbiornika. I to już wszystko na dziś, ale nie wszystko w świecie radia. Zakończyliśmy na najkrótszych falach krótkich, a przecież pozostały nam pasma 6, 2 metrów i 70 cm oraz jeszcze krótsze. Ale nasz odbiornik tam nie sięga, więc na eksplorację tych częstotliwości wybierzemy się kiedy indziej. Podsumowując, na pierwsze eksperymenty polecam wstukać jedną z widocznych częstotliwości i delikatnie przesuwać się w dół, aż do usłyszenia charakterystycznych odgłosów. Niestety odbiorniki umożliwiające odbiór emisji jednowstęgowej nie są zbyt popularne, a więc też nie są tanie. Istnieje możliwość przerobienia zwykłego radia do odbierania takich fal, jednak najczęściej wyniki są kiepskie. Tak czy inaczej, zawsze trzeba pamiętać, iż najważniejsza jest antena. Do widzenia.